Hej, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was film z jakby propozycją spakowania się na kilkudniowy wyjazd. Ja Wam pokażę, tutaj są takie dwie kosmetyczki, które dostałam od koleżanki, jak chodziłyśmy ze sobą do szkoły kosmetycznej. Dostałam ją w prezencie, nie pamiętam, chyba na imieniny. I ta kosmetyczka od tych lat, ona mi służy na każdy jeden wyjazd. Czy to weekendowy, czy to wakacyjny, ponieważ to jest kosmetyczka o niewiarygodnej po prostu pakowności. Jest bardzo dobrze uszyta, tutaj mi się nic po tych wszystkich latach nie pruje, nic mi się nie dzieje. Dodatkowo ma haczyk, który ja zawsze wieszam sobie w jakiejś hotelowej łazience czy w miejscu, gdzie jestem, jak jest łazienka, to zazwyczaj są jakieś haczyki na ręczniki, czy są grzejniki takie żeberkowe i ta kosmetyczka po prostu wisi i ja wtedy wszystko sobie mogę z niej wyjąć, odsuwając tylko suwak. To jest ciężkie, dlatego będę położę ją sobie tutaj na stole i będę z niej wyciągała. Najpierw zaczniemy od tej dolnej przegrody, w której mam takie rzeczy no, higieniczne, że tak powiem. Kupiłam sobie taki zestaw Teda Bakera. Ted Baker London Body Wash, Body Lotion i mgiełka do ciała. To są takie produkty o pojemnościach właśnie idealnych na podróże. 50 ml każda z tych rzeczy ma. To jest mgiełka do ciała, balsam i żel pod prysznic. Przepięknie pachną, bardzo kobieco, kwiatowo, tak delikatnie. Kwiatowo, pudrowo, to jest bardzo kobiecy, bardzo ładny zapach. Dodatkowo ta mgiełka dosyć ładnie utrzymuje się na skórze. Ja już ostatnio byłam gdzieś tam na 2 dni i właśnie też tą mgiełkę miałam ze sobą. I jestem pod wielkim wrażeniem jakby długości utrzymywania się na skórze. I to nie jest taki nachalny zapach, tylko taki ładnie odświeżający kobiecy zapach, perfumowany. I właśnie te trzy produkty na pewno pojawią się w kolejnym denku, bo myślę, chociaż ta mgiełka, to nie wiem, czy uda mi się ją zużyć, bo to nie jest wcale tak mało, 50 ml. Natomiast ten żel pod prysznic i ten balsam do ciała na pewno zużyję. Kolejnym produktem jest Jaya Soft antyperspirant w kremie. To jest antyperspirant o niewiarygodnej skuteczności działania. Bardzo ładnie pachnie. Ja ten zapach uwielbiam. To jest totalny puder dla dzieci. To jest zapach pudru dla dzieci. Bardzo, bardzo ładnie pachnie. On jest przetestowany przy największych upałach, jakie były w tegoroczne wakacje w Polsce. Absolutnie zero potliwości, przynajmniej ja nie mam problemu z potliwością, więc u takich osób, które normalnie mają normalną potliwość, ten antyperspirant się spisze. Ja go dlatego zawsze biorę w podróże, bo on jest mały, nie zajmuje dużo miejsca. No i właśnie genialnie się sprawdza. I ponieważ nie wiem, czy wystarczy mi tego żelu pod prysznic, to wziąłam sobie jeszcze taki mały, płaski peeling myjący z Joanny. To jest zapach truskawkowy, bardzo przyjemny. Ten zapach wcale nie jest chemiczny, jest naprawdę taki zapach sorbetu truskawkowego, także ze względu właściwie na jego formę, na to, że jest mały, ma tylko 100 gram i ma taką ładną, płaską buteleczkę, która idealnie mi się wkomponowała w tą kieszeń, on również ze mną jedzie. Także to są te produkty pielęgnacyjne, które zabieram. Oprócz tego jeszcze osobno razem z ręcznikami chyba spakowałam sobie tam z suszarką do włosów płyn do higieny intymnej i takie mydło do rąk w dozowniku, bo one mi się tutaj po prostu już nie mieściły. Ale z takich rzeczy właśnie pielęgnacyjnych to jest to. Kolejne tutaj jest taka mniejsza przegródka, może ja Wam pokażę, żebym nie była gołosłowna, że to się naprawdę tutaj mieści. Teraz otwieram tą przegródkę, którą już otworzyłam. I tutaj mam tak, ten krem pod oczy z Sylweko łagodzący. Też go biorę dlatego, bo właśnie idealnie mi się tutaj zmieścił. I myślę, że wykończę go na tym wyjeździe. Miniaturę żelu do mycia twarzy z Clinique. Bardzo dobry produkt, pięknie zmywa makijaż, doczyszcza skórę, jest bardzo wydajny. 30 ml na 100% mi wystarczy i jeszcze go przywiozę. Miniatura również, chociaż to jest aż 20 ml kremu na noc Biotherm Aqua Source Night Spa. Także to będzie mój krem na noc. Taupa Botanik, czarna róża, odżywczy, balsam miód do ust i na skórki wokół paznokcia. Ja stosuję ten produkt, także to. I trzy takie miniatury kremów na dzień. To jest Jean Darcel, krem na dzień, który miałam w jakimś pudełeczku Biglossi. Jeszcze go nie testowałam, dlatego na tym wyjeździe go przetestuję. Liftingujący krem Le Lift z Chanel. Ja już miałam kiedyś te próbki, to jest 5 ml, to jest krem o tak ekskluzywnej formule i zapachu, że ja nie wiem, czy on robi lift, natomiast on daje przefantastyczny komfort użytkowania, naprawdę taki dotyk luksusu na skórze rewelacyjny. Nie mam pojęcia, jaka jest pełnowymiarowa cena, natomiast to już jest chyba moja trzecia próbka i zawsze jak gdzieś widzę te próbki, to bardzo chętnie po nie sięgam. I MAC Strobe Cream, to jest krem rozświetlający 5 ml, 6 nawet ml, już 2 albo 3 razy go aplikowałam na twarz. To jest taki krem o perłowej, delikatnej formule, takiej delikatnej, rozświetlającej po świecie. Tutaj w następnej przegródce, również takiej trochę szerszej, mam makijaż.
Pierwszą rzeczą jest tonik brzoskwiniowy z Inglota o takiej małej pojemności, który ja stosuję na makijaż, pod makijaż, przed wieczorną pielęgnacją, porannej pielęgnacji. Bardzo wielofunkcyjny produkt. Niezastąpione krople do oczu. Polecam bardzo serdecznie wszystkim alergikom. One ładnie likwidują przekrwienie i swędzenie spojówek. Róż Down Boy, biorę go dlatego, że on ma właśnie bardzo ładny, taki chłodny, to na pewno wszystkie znacie już ten odcień, ładny, chłodny odcień, który również może być różem do oczu, cieniem do powiek. Biorę tak, rozświetlacz z MAC Soft and Gentle, bardzo ładnie wyglądający, naturalny rozświetlacz, i biorę róż MAC Harmony, który u mnie akurat spisuje się idealnie jako taki delikatny bronzer do ocieplania twarzy. Nie biorę żadnego cienia sypkiego, biorę jeden cień w kremie, ale jego tutaj akurat nie ma. No tak, i właściwie to już od razu, ponieważ już widzę, że nie biorę cienia, to nie biorę również tego pędzla, który chyba z rozpędu się tutaj znalazł, ponieważ nie biorę cienia, biorę tylko pędzel do pudru sypkiego, pędzel do bronzera i pędzel do rozświetlacza. I to jest tak, Elite, kupiłam go w Rossmanie. Ten do bronzera to jest Hakuro skośny o numerku H24 i Setting Brush z Real Techniques, którym jak będę miała życzenie nałożyć sobie Down Boy, to również pewnie sobie poradzę. Albo jedną stroną będę nakładała bronzer, a drugą róż. Nie zamierzam się tam, wiecie, też jakoś malować, natomiast no, jak będziemy gdzieś szli, będę chciała się wymalować, to po prostu takie rzeczy będę miała. I biorę zestaw swój, który już na pewno po powrocie wrzucę do Denka, bo to już są takie resztki. To jest odżywka z Eveline, ta Advance Volumier, bardzo dobra przyczepność właśnie tuszu na tą odżywkę. Maskara Art Design z Colistara, którą wykończę, i wzięłam sobie też taką próbkę z MAC-a, którą dostałam przy jakichś tam zakupach. To jest MAC False Lash Extreme Black, bo mam obawy, czy po prostu ten tusz już mi na maksa nie wyschnie, czy dam radę się nim pomalować, dlatego też wrzuciłam sobie taką próbkę. To właściwie by było wszystko z tej kieszonki. I tutaj została mi jeszcze jedna ta wąska kieszonka. Już Wam pokażę, co ja tutaj włożyłam. Włożyłam tutaj kredkę, moja ostatnia zdobycz z Douglasa, już mam ją 2 tygodnie i stosuję ją na co dzień. To jest kredka z Isadory w odcieniu 56 Blond Eyeliner Kajal, ona się nazywa, i to jest właśnie, ja ją stosuję akurat na tutaj, na linię wodną, bo ona ma bardzo ładny kolor, ona nie jest biała, nie jest kremowa, jest właśnie taka cielista, to jest dobre określenie tej kredki, ona jest cielista i widzę, że ona ładnie mi się na tej linii wodnej utrzymuje i ona się tak strasznie nie odcina, że to nie jest takie, widać, że coś tam mam narysowane, tylko jak ja mam często przekrwione oko, to ona właśnie takiej świeżości spojrzeniu nadaje. Wrzuciłam sobie też, chociaż no pewnie, bo to nie jest liner, też nie będę pewnie rysowała sobie kresek, to jest raczej produkt, chyba jak Ewa go, Ewunia, pozdrawiam Cię serdecznie, Ewa go kiedyś pokazywała i bardzo mnie ten produkt zainteresował, dlatego że ja nie jestem jakąś zwolenniczką takich, znaczy zwolenniczką, mnie się podobają takie kreski, ale ja po prostu nie mam ręki do tego, nie mam czasu, chyba że wykonuję precyzyjny makijaż, to wtedy robię sobie taką kreskę, ale zazwyczaj robię takie tam tylko przydymienie tutaj granicy rzęs, żeby mieć bardziej wyraziste spojrzenie. I bardzo dobrze właśnie ten grzebyczek mi się do tego sprawdza, to jest taki liner z Clarence, Free Dot Liner, po prostu, w kolorze Noir Black. Bardzo dobry produkt właśnie do zagęszczania linii rzęs, takiej od spodu, jakbyście chciały sobie przyczesywać tutaj nasadę rzęs, albo od góry można sobie robić takie kropeczki i potem wzdłuż tych kropeczek pociągnąć linię, albo po prostu w nasadzie rzęs trochę tych kropeczek sobie narysować i od razu objętość tych rzęs jest większa. Dlatego ten produkt również idzie ze mną, bo właśnie nie wymaga takiej precyzyjnej ręki, a tam na pewno precyzyjnych makijaży nie będzie. Biorę sobie podkład, to jest mój nowy nabytek, na pewno to będzie ten podkład będzie w ulubieńcach miesiąca, bo to jest fantastyczny, luksusowy produkt. To jest w ogóle mój pierwszy luksusowy podkład, jaki mam. Ja nigdy wcześniej nie używałam podkładów aż z tak wysokiej półki. Używałam podkładu z MAC-a, używałam podkładów z Bourjois, chyba z Lancome, miałam kiedyś podkład z Lancome, natomiast wydaje mi się, że to jest najdroższy i najbardziej taki luksusowy podkład, jaki w ogóle kiedykolwiek miałam. I biorę go ze sobą też dlatego, że on, po pierwsze chcę go jeszcze właśnie potestować, zanim coś Wam powiem o nim w ulubieńcach, dlatego chcę go też wziąć na wyjazd, a po drugie to jest taki produkt, który jak ja nałożę rano, słuchajcie, jest godzina 18, ja od godziny 7.15 nie śpię, makijaż wykonywałam przed 8 rano, ja nie wiem jak ja wyglądam w kamerze, natomiast jak ja patrzę na siebie, tutaj stoi lusterko na stole, to po prostu on się trzyma tak jak rano, on w ogóle,
On się u mnie w ogóle nie ściera, ja mam suchą skórę, on mi się z tą skórą idealnie zespala. Nie matowi mi tej skóry, ta skóra jest taka, ma taki zdrowy wygląd. Ja się bardzo dobrze czuję w tym podkładzie, jest bardzo dla mnie dobry odcień 0,10. Tak jak mówię, to jest Dior Skin Forever 0,10 chyba Ivory według producenta, natomiast tu jest tylko ten numerek napisany. Podkład jest z pompką w szklanej butelce, niezwykle jedwabista, mięciusieńka konsystencja, także biorę go głównie po to, żeby go jeszcze sobie testować. Biorę również resztkę concealera z Lasting Perfection, z Collection. Mój jest w odcieniu tym na pewno najjaśniejszym, ale tu jest wszystko już pościerane. Nie pamiętam, jaki był ten najjaśniejszy. 0,10 czy 10. W każdym razie to jest ten bardzo jasny. Eyebrow Filer z Catrice Cosmetics. To jest... też nie wiem, czy one, słuchajcie, mają jakieś numery. To jest ten brązowy, taki jasny dla blondynek, natomiast nie widzę tutaj żadnej nazwy. Ja go właśnie do takiego ujarzmiania brwi stosuję, on bardzo delikatny kolor nadaje, także ja nic więcej nie potrzebuję, bo ja mam bardzo cienkie brwi, także ja nic z nimi nie cuduję. Jedyny produkt do oczu, jaki biorę, to jest Paint pod Smaka w odcieniu Painterly. Ja go stosuję na całą powiekę, to jest mój cały makijaż. Także jak sobie wyrównam twarz podkładem, trochę korektora, ten kremowy cień na powieki, brwi, rzęsy, może coś tam zrobię tutaj przy twarzy tymi produktami i to właściwie będzie wszystko. Zresztą to jest generalnie mój makijaż na co dzień, tak wygląda. Biorę sobie również, tutaj mam odsypkę pudru sypkiego z Ben Nye w odcieniu Cameo. Cameo, on się chyba tak nazywa. To jest niezwykle jedwabisty, drobniusieńko zmielony puder do utrwalania, do takiego delikatnego właśnie utrzymania makijażu na twarzy, do przybudowania okolic oka. Świetnie nadaje się tutaj do opłatków nosa, jak właśnie mamy czerwone. I kupiłam sobie taką odsypkę na Allegro. Mam wielką ochotę na pełnowymiarowy produkt, ale w Polsce one są niedostępne, także jeżeli gdzieś znajdę, to bardzo chętnie bym sobie kupiła, bo jest to świetny, świetny produkt. I tu mam jeszcze garść patyczków do właśnie jakichś tam poprawek w makijażu. I to jest wszystko, ta kosmetyczka już jest opróżniona, także te rzeczy, które Wam pokazałam, zabieram. I tu mam jeszcze jedną kosmetyczkę, tak jak na początku pokazałam dwie. I tutaj mam bardziej takie rzeczy codziennego użytku, czyli kubeczek dziecinny, dwie szczoteczki i pasty do zębów w takich miniaturowych wymiarach, które zazwyczaj dostajemy podczas wizyt u dentystów. I tu mam takie właśnie Blendamed Pro Expert, Colgate jakąś tam, a ona ma bardzo fajny smak, ta Progum Health, taka, ona jest taka jak guma Orbit zielona, delikatnie słodka. I tutaj mam jakąś Colgate dla dzieci i te pasty właśnie są razem z kubeczkiem i ze szczoteczkami, będą stały na umywalce. Mydło zazwyczaj biorę to w żelu do wstawienia, ale wrzuciłam też takie mydło po prostu w mydelniczkę w kostce, gdyby tam tego żelu było mało, bo nawet nie wiem ile go jest. Również rzuciłam tutaj garść płatków kosmetycznych, jednorazową maszynkę do golenia. Cały zestaw chusteczek takich samoopalających, bo tam gdzie jadę będę korzystała z basenu i nie chciałabym swojego białego, bladego ciała tak bezpośrednio wrzucać do wody. Troszeczkę się przejadę tą chusteczką, bo jak zobaczyłam ostatnio po prostu kolor swoich nóg, to się przeraziłam. I to nie o to chodzi, że jakoś tam strasznie się krępuję czy się wstydzę, ale dla własnego jakiegoś takiego lepszego samopoczucia, ponieważ prawdopodobnie codziennie będziemy korzystali z basenu, to te chusteczki bardzo dobrze się sprawdzają, bo ja nie używam, nie lubię używać samoopalaczy, a ta chusteczka z Effectime Sun Free Spa, chusteczka samoopalająca do twarzy i ciała, była kiedyś dołączona do Big Lossy i ja ją zużyłam na wyjeździe świątecznym i teraz kupiłam sobie w Rossmanie drugą. To jest taki zestaw, jest chusteczka i jest balsam po użyciu jakby na drugi dzień do tej chusteczki, podtrzymujący efekt tej opalenizny i to jest produkt, słuchajcie, który bardzo ładnie pachnie, jak na produkty samoopalające, także ja Wam polecam złoty 9. Szampon tylko dlatego, właściwie ten, ja go jeszcze chyba nie używałam, ale on jest właśnie płaski i też mi się idealnie tutaj zmieścił do tej kosmetyczki. To jest szampon odbudowujący Long Repair z płynną keratyną z do włosów łamliwych, rozdwajających się i długich, także razem z Natalką będziemy go używać. Nie biorę żadnej odżywki, biorę tylko jedwab w płynie z Green Pharmacy, też w takiej małej plastikowej buteleczce, żeby nam się właśnie pomyciło, te włosy ładnie rozczesywały, bo pewnie jak będziemy codziennie na basenie, to codziennie również będziemy musiały umyć po tym chlorze włosy, dlatego na coś
do rozczesywania jest konieczne. Oczywiście maść z witaminą A do stosowania na wszystko i też mam tutaj taką maść Dicortinef, to jest maść do okolic oczu, bo ja często dostaję podrażnienie spojówek po chlorowanej wodzie, dlatego już wolę się zabezpieczyć. Wyjazdowy zestaw. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa, trzymajcie się ciepło.